Siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Przyszedł czas, więc zaczynamy. Ekstremalne testy. A zanim do tego dojdzie, trzeba zdezynfekować pomieszczenie, ponieważ w ostatnim czasie było pełno testów różnych, które wyszły tak, można powiedzieć, trochę wyszło, trochę nie wyszło. Tak samo, żebyście mnie cokolwiek zrozumieli, zamontujemy tą tablicę, prawdopodobnie tutaj, nad tokarką, żebym mógł wam co nieco porysować, pokazać, chociaż to jest tablica magnetyczna. Dobra, biorę się do roboty. Trzeba to posprzątać, zdezynfekować pomieszczenie. No i dobra, tablicę mamy zamontowaną. No niestety jest około pół milimetra odchyłki, więc troszeczkę więcej na krańcach. No ale na oko robiłem teoretycznie, potem jak przejechałem poziomicą, no to nawet nie musiałem poprawiać. Na oko to było prawie że idealnie. No tyle, no tyle o tablicy. Minus jest tylko tego taki, że ta tablica jest magnetyczna, to nie jest taka do maziania pisakiem. Jedna młodsza siostra miała tą tablicę, to my pomieziała po niej trochę, no i się nie dało zmyć, dlatego tam jest trochę brudne będzie z tamtej strony. Ale tutaj na warsztacie powinna się przydać, jakbym wam coś chciał narysować albo coś, no to mam magnesy, no to damy jakąś kartkę i na niej będę malował, żebyście cokolwiek widzieli i zajarzyli, o co mi chodzi. No i jak tutaj będę na tokarce robił tak samo wymiary czy coś, no to sobie tutaj u góry poprzepinam i też będę miał to czarno na białym, więc to jest tak nie bez powodu, nie bez przemyślenia, no zamontowane. I powiem wam, że nawet fajnie tutaj pasuje akurat w tym miejscu. No i dobra, będziemy zaczynać zabawę. Od czego? A mianowicie już wam pokazuję. O! Zaczynamy zabawę od tego. Czyli od silnika. Będziemy musieli zbudować jakiś stojak na niego, jak i całą instalację, najprostsze jaka się da. Co wam oczywiście pokażę na tym, na filmach. To już będzie osobno filmik. Ten silnik już ma troszeczkę za sobą, widzę. Łańcuszek od rozrusznika trochę wyciągnięty, ale to do odpalenia powinno wystarczyć. Będzie to taka jednostka testowa do projektów, które na tym kanale niebawem zobaczycie. Tak samo nie bez powodu robiłem na tym odcinku tą tablicę, bo też na niej wam porysuję, żebyście mniej więcej mnie zrozumieli. Jak powtarzałem nieraz na odcinku, ja tłumaczyć nie umiem. Nie jestem za dobry z tłumaczenia. To, że ja coś rozumiem, to nie znaczy, że wy też to zrozumiecie. I to, że ja tak powiem i myślę, że jest ok wytłumaczone, nie znaczy, że też wszyscy to zrozumieją. Więc tak samo, jeśli ktoś by jakiś zadawał głupie komentarze, takie według was głupie pytania, bez sensu, proste, no to wiedzcie, że nie każdy wszystko musi wiedzieć. Sam dużo rzeczy nie wiem, próbuję się nauczyć, próbuję się doszkolić i też nie uważam, że jestem nieomylny. Wiedzcie, że ja często też się mylę. Na razie tutaj brakuje tej strony, ale tu mam to. Jest ta strona, tu jest akurat taka cewka, ta słabsza, prądotwórcza. Jakiś olej w środku jest zalany. Silnik od razu mówię, że jest 1+1. Ten, co miałem wcześniej w moim kładzie. Zapraszam do poprzednich filmików. Tam na tym kładzie, jednym z ostatnich filmików na kładzie wymieniałem silnik z 1+1 z tego na 3+1, który tam miałem. Mi się wydaje, że się wam spodoba, a czasy mamy jakie mamy. No i pasuje zacząć coś kombinować. Jak to mówią
Polak potrafi, więc zobaczmy to. Sprawdźmy to. I pewnie teraz też dużo osób nie rozumie, o czym mówię, więc powiedzmy to w tym odcinku, czarno na białym. Z czego się możecie w przyszłych odcinkach spodziewać, siłuję zbudować, można tak powiedzieć, zrobić coś, dzięki czemu będziecie mogli swój generator prądu, samochód, traktor, choć co, zasilić jak najtaniej, żeby to zużywało jak najmniej, a najlepiej, żeby każdy mógł sobie swoje paliwo ogarnąć, żeby się odciąć całkowicie od tych stacji paliw i całej tej infrastruktury, żeby w nas po prostu nie doili z tej kasy, nie? Jeżdżę do roboty codziennie i nie podoba mi się to co się dzieje. Według mnie ceny paliwa są nieadekwatne. Jest coś z tymi cenami nie tak. Możecie teraz też mówić, że to nie będzie związane z pitbajkami, z tematyką kanału, wręcz przeciwnie. Mianowicie, jeśli mi się uda ogarnąć to, zbudować to, no to jest to powiązane z kanałem, mianowicie też z tym projektem, który zapowiedziałem, czyli z napędem na dwa koła, pitbajkiem, takim pitbajkiem, trialbajkiem, czy nie wiem, jak to, minibajkiem. Chcę go zbudować, jak najprościej się da. Jak najmniej, żeby zużywał paliw, najlepiej wcale, a najlepiej, żeby paliwo mógłbym sobie sam robić do tamtego motorka, taki, żeby kurde w trudnych czasach motorek był praktycznie bezobsługowy. No, powiedziałem w tamtym odcinku też dość sporo, jakie były założenia, więc zapraszam do tamtego odcinka o tym minibajku. Na pewno znajdziecie na kanale tam minibike 2x2 z napędem, pojazd no, na apokalipsę. No i to co tu zbuduję, całe te kurde tam systemy jakieś tam zasilania, jakieś kurde reaktory czy nie reaktory, czy cokolwiek to można tym nazwać, będę chciał to potem zintegrować z ramą, żeby to była na przykład element części nośnej konstrukcji ramy. Tak, żeby po prostu wkomponować to wszystko w motor. O, tak można tak powiedzieć, żeby to wszystko wkomponować w motorek i żeby było to częścią integralną całej konstrukcji, więc myślę, że będzie śmiesznie i będzie ciekawie. Tak jak już powiedziałem, część osób będzie myślała, będzie uważać to za głupie. Czekałem, długo czekałem, bardzo długo czekałem. Jak ktoś zacznie w ogóle to robić, nakręcać o tym filmiki w Polsce, robić coś takiego, ale zbytnio o tym nie jest głośno. Czekałem, no czekałem tyle czasu, nikt, dosłownie nikt się tym nie zajmuje, każdy jak potulny baranek. Nie będę tej myśli rozwijał, bo jeszcze mi kurde zablokują film. Pasuje coś zmienić, kurde, tak wam szczerze powiem, pasuje coś zmienić, szykujcie się na ostre filmy. Może dla kogoś głupie, może dla kogoś nieinteresujące, ale będzie o ciekawej tematyce. W kolejnym odcinku, gdzie będziemy budować do tego stojak, instalację wstępną i sprawdzimy wstępne osiągi, jakie to ma spalanie i to wszystko na gaźniku. Normalnie na gaźniku, jakie to ma spalanie. A potem będziemy wdrażać powoli modyfikacje i zobaczymy, ile się nam da. Uda obciąć zużycia, najlepiej ile nam się uda obciąć zużycia paliwa, tak żeby to paliło jak najmniej. Najlepiej, żeby wcale nie paliło paliwa. No. Jeśli się wam podobało, łapeczka w górę, nie podobało się, łapeczka w dół. Macie jakieś sugestie, piszcie na dole w komentarzu pod filmem. Udostępnianie wskazane. A ja się z wami żegnam, widzimy się niebawem, więc na razie, trzymajcie się, hej!